Znajdujemy się na stoisku łowieckiego, gdzie co roku od 4 lat spotykamy się. W tym roku zaprezentowałem wystawę naszych spotkań forumowych, gdzie na 15 spotkań wszystkich umieściłem po 10 zdjęć z każdego spotkania w formie takich tablic. Wybrałem najważniejsze wydarzenia, które pokazują i polowanie, i nasze spotkania integracyjne, tak z zawodów, jak i z polowań na gęsi. Z racji tego, że jestem redaktorem na Łowieckim i prowadzę dział strzelectwa, nie ukrywam, portal jest jednym z największych mediów w internecie. Około 2,5 miliona osób ogląda miesięcznie naszą stronę. Pokazuje wyniki z wszystkich zawodów naszych krajowych, a jeżeli ktoś przyśle inne wyniki z tak zwanych regionalnych zawodów, to też je umieszczam. Staram się tą stronę uaktualizowywać, a między innymi i też pokazuję swoją kolekcję, gdyż jestem w klubie kolekcjonera i kultury łowieckiej. Zazwyczaj na naszym stoisku jest punkt zborny. Łowiecki ściąga nie tylko, powiedzmy, naszych forumowych kolegów, ale i też kolekcjonerów, którzy odwiedzają targi. I w gablocie pokazuje też część swojego zbioru, pokazujący odznaki kół łowieckich i innych imprez łowieckich. Skoro myśliwi do nas przychodzą i nas odwiedzają, chcemy ich tu ugościć, a w tym ugaszczaniu bardzo pomocną ręką jest moja żona. No ja jestem dodatkiem do mojego małżonka, on tutaj jest osobą najważniejszą na tym stoisku, on reprezentuje portal. Ja jedynie ze strony takiej gospodyni jakby wiejskiej, która prezentuje, chcąc ugościć się internautów, którzy przychodzą, i kolekcjonerów również, więc prezentuję własne wyroby, podaję własne ciasta, własne wyroby wędliniarskie, to i również własne naleweczki. Myśliwie bez naleweczki oczywiście nie istnieją. To jest tradycja wpisana w myślistwo i w łowiectwo, jak również wędliny z dziczyzny. Staram się również pogłębiać swoją własną wiedzę, bo do tej pory niestety moja wiedza była bardzo skąpa. Jak podejrzewam, wielu Polaków również ma równie skąpą wiedzę jak ja. Proszę nam przybliżyć temat tego waszego stworzenia się. Jest to w tej chwili najstarszy zakon łowiecki na świecie. On został reaktywowany przez Marka Piotra Krzemienia w 1998 roku w Lanskoronie, ale opiera się na statutach i regulaminach ustalonych przez Jerzego Wilhelma. I ten statut, tak zwany historyczny, zakłada, że w zakonie nie może być więcej niż tylko 24 zakonników. Kobiety mogą być? Nie mogą być. Fabryka Amunicji Myśliwskiej prezentuje na tegorocznych targach aktualną naszą pełną ofertę w zakresie amunicji sportowej, śrutowej oraz amunicji myśliwskiej, również śrutowej. Aczkolwiek posiadam jeszcze naboje kulowe do broni gładkolufowej. Jeśli chodzi o nowości, jakie tutaj prezentujemy, jest to amunicja sportowa parkurowa, kaliber 12x70. Z nawaszką śrutu 28 gram, także do konkurencji Sporting można używać, jest przyzwoita prędkość 410 metrów na sekundę, prędkość wielotowa, masa, jak wspomniałem, 28 gram, śruty 8, 9, czyli 2 mm, 2,25 do 2,40. Jeśli chodzi o nowości w nabojach kulowych, mamy bardzo dobrą kulę z pociskiem Brenneke Rubin Sabot. Kula bardzo skuteczna, się 80 metrów. Poza amunicją śrutową oferujemy naboje przede wszystkim sztucerowe, pełną gamę prochów do różnych kalibrów, prochów Vitavori serii N100, serii N500 oraz do naboi pistoletowych N300.
nowe rodzaje prochów nitrocelulozowych, prochy produkcji belgijskiej, ramszoty. Od połowy, drugiej połowy roku będą one u nas w ciągłej sprzedaży. Wystawiliśmy tutaj amunicję ze śrutem stalowym. Nie jest ona jeszcze w Polsce popularna, jednak producenci amunicji śrutowej na całym świecie mają w ofercie amunicję ze śrutem stalowym. My też przygotowaliśmy ofertę do wejścia z produkcją tego typu naboi. Jeśli tylko rynek polski będzie tym zainteresowany, takie naboje będziemy mieli cały czas w ofercie. Nasza firma specjalizuje się w produkcjach wędlin długodojrzewających z dziczyzny oraz dodatkami do tych wędlin typu grzybki, owoce leśne. Mamy również mięsa mrożone. Są to wędliny z sarny, z dzika, z jelenia, również mieszane. Są to mięsa długodojrzewające. To jest udziec wędzony z sarny. Jest to mięso surowe, zaszczepione kulturami bakterii i ono w tej chwili ma około 18 miesięcy. Proszę Państwa, firma Rafa Wine and Spirits na targach Expo Hunting proponuje kilka win, które znakomicie komponują się z potrawami z dziczyzny i uzupełniają posiłki z tych właśnie mięs. Są to wina przede wszystkim dość treściwe, wina, które będą pasowały do pełnych smaków dań z dziczyzny, dań, które są często przyrządzane z wykorzystaniem skomplikowanych sosów. Są to więc przede wszystkim wina czerwone, wina o dużym ciele, wina, które dojrzewały w beczkach, wina o sporej taniczności, wina, które bardzo dobrze radzą sobie z tłuszczem, ze smakami intensywnymi, które wspaniale korespondują z tym, co kojarzy nam się z lasem, a więc z wędzeniem, pieczeniem, z aromatem mięs grillowanych, z przyprawami takimi jak jałowiec. Są to wina, które pochodzą z Italii, sprowadzamy je z bardzo prestiżowych regionów północnych Italii, północnych Włoch, od niewielkich producentów uprawiających organicznie, a więc bez stosowania sztucznych nawozów, winorośl i od wielu pokoleń produkujących wina. Na tym stoisku prezentujemy kralnicę automatyczną, która służy do krojenia trudnych produktów, twardych, typu salami, tutaj przykład salami z sarny na przykład. Jeśli chodzi o krojenie, kroi automatycznie i układa kralnica firmy Bizerba. Zastosowanie w sklepach dużych, w zakładach przetwórczych, masarniach. Następną maszyną do uszlachetniania mięsa jest kotleciarka, która przygotowuje steki, kotlety. Nadchodzi sezon grillowy, także mamy tutaj ofertę, wrzucamy płat mięsa bez kości, otrzymujemy po kilku przerzuceniach, mamy gotowe steki, kotlety na grilla czy na patelni. Bizerba to również wagi sklepowe. Zakłady mniejsze, średnie, które przetwarzają dziczyznę, znajduje zastosowanie właśnie ta krajalnica, która porcjuje i to jest ważne. Trudno uzyskać w innym rozwiązaniu takie cienkie plasterki. My tu kroimy z grubością 0,5 mm. Moje nazwisko Wnęczak Krzysztof, przedstawiam tutaj firmę, pracownia preparatorska Taxidermy. Zajmujemy się preparacją trofeów z całego świata. Preparacja ma na celu pokazanie zwierząt w ich naturalnym środowisku, przedstawić ich biotop, pokazać jak one się zachowują. Trofea są nieodzownym aspektem zapamiętania dla myśliwego swojego polowania. Po polowaniu myśliwy preparuje trofea dla siebie, żeby później powspominać po latach swoje polowanie, zobaczyć jak ono się odbywało i przypomnieć na podstawie tego spreparowanego eksponatu. Ma też to na celu sprawy ekonomiczne, jeżeli popatrzymy jeszcze na Afrykę. Przede wszystkim zmniejszone jest przez to kłusownictwo. Miejscowi ludzie, przez to, że pozyskujemy te zwierzęta, pomagają nam. Wiedzą o tym, że będą czerpali jakieś korzyści z tego, sami nie kusują. Jest tak. Zmniejszona przez to kusownictwo na miejscu. Poza tym ludzie mają też jakieś korzyści, biorą mięso,
jedzą to mięso. To wszystko o to chodzi, nie? Także na co celu polowanie jest po to organizowane. Głównie organizujemy w Afryce oraz w innych państwach, ale w Afryce w ten sposób się to odbywa, że właśnie za pośrednictwem polowania zwierzęta są chronione, bo te pieniądze są przeznaczane z polowań na ochronę tych trofeów, tych zwierząt. I mięso pozyskanych zwierząt jest oddawane do szkół, do kościołów, do szpitali i aby... Do sierocińców. System urządzeń łowieckich Naturex produkowany przez naszą firmę ma przede wszystkim na celu zapewnić bezpieczeństwo oraz estetykę naszych pól i lasów. Produkujemy ambony myśliwskie, paśniki, lizawki. Reprezentuję firmę Wimar z Zabrza. Produkujemy meble ogrodowe pod zamówienie lub pod jakieś upodobania różnych klientów. W tym przypadku jesteśmy na targach łowieckich i produkujemy meble związane z łowiectwem. Tu mamy ławkę z dzikiem lub słonie, z tamtej strony mamy również meble z koniami lub związane z różnymi innymi zwierzętami łowieckimi. Ale to też jest solidne. Jesteśmy z firmy Concept Plus w Bielsku Białej, salon Toyoty. Przedstawiamy tutaj nową wersję samochodu Toyota Hilux wersji Hunter, specjalna wersja dla myśliwych. Samochód ten właśnie posiada specjalną wersję klejenia tego samochodu, wersją Carbon, która zabezpiecza doskonale samochód przed gałęziami i innymi uszkodzeniami. Jednocześnie daje fajny wygląd samochodu. Mamy też specjalną zabudowę tego samochodu. W środku znajdują się specjalne uchwyty na broń, na zwierzynę, wyciągarka, która pomaga wciągnąć zwierzynę do środka. Klejenie tego samochodu występuje w bardzo szerokiej gamie kolorystycznej. Od koloru zielonego, matowego, po kolor moro, taki bardziej kamuflażowy kolor. Tu również znajduje się specjalny kangur, który też zabezpiecza przód samochodu. Generalnie bardzo, bardzo fajnie wyposażony samochód, który na pewno spodoba się myśliwym. Zajmujemy się galanterią skórzaną, ze skór naturalnych. Zauważyliśmy zainteresowanie skórkami. Moda na futra nie przeminęła, także proponujemy tutaj właśnie poduszki. Poduszki z lisa, z królika oraz kamizelki takie, które są praktycznie cały czas w modzie. Z królika są różnego koloru, białego. Czapeczki z kuny, tutaj takie, uszatki.
oraz kamizelki także z królika i z lisu. Witam serdecznie, nazywam się Przemek Malec, jestem prowadzący program Magazyn Łowiecki Dashbur w telewizji TVR. Serdecznie zapraszam do oglądania tego programu, gdyż jest on tworzony szczególnie dla myśliwych przez myśliwego. Jestem myśliwym od kilkunastu lat, poluję w kole łowieckim Orlik w Szczecinie. Razem z kolegą, który ma pasję związaną z tworzeniem programów telewizyjnych biegania z kamerą, postanowiliśmy połączyć swoje dwie pasje i stworzyć program, który będzie odpowiadał jak gdyby potrzebom polskich myśliwych. Pokazujemy to, co dzieje się w polskim łowiectwie. Nie komentujemy niczego. Pokazujemy to, co jest dobre. Pokazujemy polskie łowiectwo, jak ono naprawdę wygląda. Pokazujemy to, z czym i gdzie poluje polski myśliwy. Jakiego sprzętu używa, gdzie, jakie ma problemy. Podejmujemy się trudnych tematów, ale i ciekawych. Jeździmy na największe targi. Tak jak dzisiaj jesteśmy na targach w Sosnowcu, tak pojawiamy się też na targach zagranicznych. Byliśmy na IWie. Pokazujemy ciekawostki, pokazujemy wszystkie rzeczy, które dotyczą myśliwych. Zapraszam Was bardzo do oglądania. Piszcie do nas, oglądajcie nas, podpowiadajcie, co chcielibyście zobaczyć w tym programie. Ten program jest dla Was, o Was. Będziemy rozwijać ten projekt i starać się jak najlepiej przygotowywać do kolejnych odcinków. Bardzo dziękuję i życzę wszystkim Dashbur.